dropsie, sobota na dropsie, niedziela jak czarnia, nielubiana jest. Piątek tak fuje, sobotę noc pudruje, niedzieli ślepy chuje, bo to suka jest. Cześć, ja jestem Kamil, ze mną jest Ola. No hej. I gramy w Metina. Bardzo, bardzo, bardzo dawno temu był Metin, ale postanowiliśmy... Z dwiema latami. Tak, postanowiliśmy jeszcze raz dać mu szansę. Spróbujemy. Patrz, ten kostium mi schodzi z tego miecza. Ale beka. Co się zmieniło? Bardzo dużo aktualizacji do tego Metina weszło. Naprawdę bardzo dużo. No ten... Ten kostium mi sam z tego miecza schodzi. Jezus, nie płacz. No buch. No, co nie zrobię? Co nie dotknę w ekwipunku, kostium mi znika z miecza. No nieważne. Metin ma bardzo dużo aktualizacji. Doszło do niego właśnie... Aha. To jest flaga. Wiesz czego nie zrobiłem? Czego? Tetowałem sobie te potwory jako psy. I nie wyłączyłem ich. Czyli ja wszystkie potwory mam jako psy. Świetnie. Ale i Metin dodał je w ten sposób. Jakiś nowy wygląd ich jest. A, to ja nawet ich nie widzę. Bo widzę psy. No niestety, zwaliłem. Ja tego nie mam. No bo ja to włączyłem przy starcie launchera. Masz, żeby pokazywać jako psy. Mogliby to tutaj dać w ustawieniach, jak na innych Metinach. Że dajesz opcje. To jest w ogóle wyjątkowy Metin. Opcje gry i tam masz właśnie pokaż jako psy i pokaż jako to, ale oni dali przy starcie launchera. No ale dobra. Fajnie, że takie coś dodali, bo więcej na pewno FPS-ów jest w grze dzięki temu. Bo gra chodzi płynniej. Gdyby to tetowałem i zapomniałem to wyłączyć na nagraniu. No ale dobra, nieważne. Dodali też SM-y. W sensie SM były, ale handel SM-ami przez sklep offline. Też fajna sprawa, bo zakłada się taki sklepik i możesz sobie wyjść z gry i teraz dodali, że jest sklep na 48 godzin. Tak, też widziałem. Zakładasz sobie taki sklep na mapie handlowej, wychodzisz z gry i 48 godzin sklep sobie stoi. Po 48 godzinach znika, a pieniążki lecą tam do ciebie. Już nie musisz być zalogowany na Metinie. I to mi się naprawdę podoba, bo z tego korzystam. Jedyne, co mi się podoba w tym serwerze. No, dalej, co tutaj? Cholera, no. Jo. Co tutaj jeszcze takiego nowego doszło? Doszedł nowy BS, który mi się nie... No nie powiem, że mi się nie podoba, bo dobry jest. Przerzucasz tutaj broń, na przykład wezmę sobie to, przerzucam tutaj, ustawiam bony, daję start. Wszystko jest spoko, naprawdę. To jest bardzo dobry BS, tylko bonuje jeden item. Jeżeli ja tutaj rzucę drugi item, to najpierw musi skończyć bonować ten, żeby zaczął bonować ten drugi. To chyba nie zostało przemyślane, ale no... Nie, może tak, nie da się w tym samym czasie bonować dwóch itemów lub więcej. Tylko jeden, skończy się jeden, przechodzi na drugi. Co do EQ, nic tu się nie zmieniło. Dalej jest większość 10-50, nie ma tylko zbroi i broni. Broni jest 10-50, ja kupiłem broń 10-50, ale muszę ją wybonować. A to bonowanie, no to właśnie wrzuciłem do tego BS-a. Ona się bonowała kilka dni, a i tak tego nie wybonowało. Na 55 średniej zwierzętom, więc bonuję dalej. A dopóki tego nie wybonuję, będę w tym chodził. Tu mam jeszcze drugą, ale też tylko 55 średnie. Dobra. Dobra. To bagujemy to, tylko buff. Dobrze. Jeszcze sobie muszę dać. Dobrze. Ogólnie da się piętra tutaj bugować, to piętro, że w tym samym czasie klikamy 4 wyspy, więc 3, 2, 1, klik. Kliknąć? Tak, kliknąć. No. GM, Coke, o, jeszcze co dodali, dzisiaj Ola to zobaczyła, znajomych. Na samym dole tutaj gildia, znajomi, rodzina i jest zespół i Metin. I możemy pisać indywidualnie do każdego admina na serwerze.
Ale oni i tak są na niewidzialnym, więc i tak ich tutaj nie zobaczymy, i tak. A założę się, Nie no, że co jak... okej, okay, jest. Ale założę się, że jakbym do niego napisał, to by mi nie odpisał. Więc... To tak bardzo potrzebne, że tylko mi w znajomych zaśmiecili troszkę miejsca, ale tutaj jest na szczęście takie coś jak schowaj i już ich nie mam. Się cieszę. Coś jeszcze tu dodali? Dodali Imetina na ten youtubera na serwerze. Tego nie korzystam. Nie chcę. Nie jestem youtuberem, żeby korzystać z youtubera. Tak, tak, tak. Co? Po prostu Kamil jest więcej oburzony, że... No dobra, jest oburzony. Dobra, nie zaproponowali mi, nie będę się prosił, tak? To chciałaś usłyszeć? Nie, nie, zaproponowali ci, ale nie kiedy ty chciałeś, więc... No jak chciałem, jak miałem 700 subskrypcji, dostałem odpowiedź, że nie, bo masz za mało, więc zbierałem więcej subskrypcji, teraz mam 1100 na aktualny moment. 1150 chyba teraz jest to na aktualny nie, moment. Kamila. Tak, na aktualny moment jest 1150. No i teraz jak do nich napisałem, to oni chcą, ale jak sobie zobaczyłem, jacy youtuberzy aktualnie są, że mają po 400 subów, a gdy ja miałem 900, to oni powiedzieli, że nie, to nie chcę. To co, klikamy? No. 3, 2, 1, klik. Dobra, to chyba ostatnie, teraz będziesz sama. Do serwera doszły też nowe pety, których nie mam. Chciałem tego nietoperza wydropić, to chyba był na tym Halloween nowym odcinku. I doszedł jeszcze jeden pet, którego jeszcze nawet nie widziałem do tej pory. Widziałem tylko jego zwoje, ale nie widziałem go, jak on wygląda przywołany. Ale da się je kupić na stronie za SM-ki. Ja go nie będę kupował. Tak, teraz właśnie wszystko na stronie. Na stronie za SM-ki da się kupić już wszystko. Dosłownie wszystko. Nawet Daję już perfekcyjne lodówki plus 9 się kupuje tam. I perfekcyjne bronie pod PvP. Dobrze, że tam jeszcze nie dodali. Perfekcyjna broń, truta 60, średnie zwierzęta, diabły i nie umarła. Tak, tak, już teraz możesz. Bo jakby to jeszcze dodali, nieważne za jaką cenę, ale jakby to jeszcze dodali, to już by była przesada. A nie, dobrze, to jeszcze nie to piętro. Bo zaraz trzeba będzie lodówkę ubierać. Przepraszam, legenda. Zęby mnie bolą. Co ci bolą? Zęby. A dentysta co mówił? Aha. Zapraszam, H1. Coś jest dzisiaj? Ziem się uśmiała, nie wiem. 19. Pewnie coś jest. Ale nie, te że moby są jako psy, mi się to podoba, bo teraz tak, na niektórych mapach trzeba znaleźć na przykład bossa jakiegoś, to boss się wtapia w zwierzęta i czasem często go się pomija, no bardzo często. A teraz chociaż tak, reszta zwierząt są psy, ale bossy są dalej jako bossy, teksturę bossa mają. I nie da się po prostu go przeoczyć, bo jeżeli jedziemy sobie koniem, poszukamy tego bossa, no to wszystkie psy wyglądają, wszystkie zwierzęta wyglądają tak samo, a tutaj nagle jeden z tłumu się różni i moim zdaniem to jest naprawdę bardzo dobre. Autopikowanie to jest podnoszenie po prostu. Nie musisz klikać zetki. Ja to mam włączone? Każdy ma to włączone na początku. Tak, dobrze. A, czyli też spoko. Wiem, tak. Bo ja... Jak nie muszę, jak muszę. Jest tą platynę. A mi nie podnosi. Ja muszę zetkę. Dobra, wywalone. A, dobrze, teraz schodzimy z konia. Zakładamy to. Włączamy to. I idziemy do rogu. Jezu, teraz nie wiem, które to które. Jezus, jak oni dziwnie wyglądają. Inaczej wyglądają? No, dużo inaczej. Teraz te anioły... lodu są z tym, z tarczą. No cholercia, ja akurat to wyłączyłem, psy mam włączone. Ja pierdzielę. Czekaj, zrobię sobie z nim zdjęcie. Kurde. Tola zrobi zdjęcie i zaraz gdzieś tu na ekranie wam wyskoczy. Więc spokojnie. Też to zobaczycie.
Mam kulę. Będzie. Anioły, jak nie żyjesz, żyjesz. Jeszcze. Dobra, kula siedzi. Te anioły tylko, żeby przeszły na drugą platformę. Chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Idą? Idą, dwa anioły spierdoliły. No nie! I znając szczęście, akurat to będą te. Ale to są z poprzedniego. No ale nieważne które. Trzeba wszystkie wybić, Olu. Pamiętasz, że kiedyś było, że dobra, dwa anioły nam uciekły, a na ostatniej platformie wszystkie wybiliśmy i nie było nic? I musieliśmy cofać? I od nowa iść? No nie wiem. Nie da się ich przyciągnąć? Na to poradzę. Nie da się. Już są tam w hen. Przesz, kurde. Dobra. Kule dostałeś. Tak, dostałem, ale chcę je tutaj. Dobra, w sumie to są tygrysy. Przeczytałem nazwę. Poczekaj. Jest tu. No, chodź tu. Dobra, idziemy do tego rogu. Jeszcze kilka platform. Ogólnie jeszcze nie nagrywałem teraz. Dawno już nie nagrywałem Metina, ale lodowego wymiaru tak nie nagrywałem normalnie z Olą. Były z tego live'y. Był tam odcinek z lodowego wymiaru. Ale to było kiedyś, bardzo dawno i troszkę się pozmieniało. W piętrach może. Co, nieprawda? Nic. Olu, o co ci chodzi? No nic, nieważne, nie zrozumiesz. Chyba wietrzenie magazynu jest na zjednoczonej. 3, 2, 0. A, to jeszcze lepiej. Marmurki są za jeden jak. Wow. Wow. Zęby mnie bolą. Trzeba było tyle zimnego jeść? Ale nie da nic innego. Nie. Ile tutaj krwawy ma Namoba? Namoba ma 225. Nie mam fryzurki teraz Namoba. Wiem o tym. Bo dość długo nie grałem i te fryzurki wszystkie się skończyły. To jest ostatnie piętro? Nie, przedostatnie. Trzeba będzie pochodzić i podrobić fryzurki. Tak samo jak troszkę pozarabiać. Ale to nie teraz. Ale chcę jeszcze spróbować zmiksować tam zbroję na 10.50. Więc też... Ile tam zmianek w ogóle mamy? Dużo. Sporo, o. Nie pamiętam. Też z tą zbroją pojawi się pewnie jakiś odcinek miksowania. Ale nie powiem kiedy, bo zmianek nie chcę kupować. Tak, żeby specjalnie chodzić po handlowej i kupować każdą zmiankę. Bardziej je chcę wydropić i to jest do zrobienia, bo tam chyba z 20 mamy, jak nie więcej zmianek. No, to te 20, ponad 20 zmianek normalnie wydropiliśmy. Może to nam troszkę zajęło, bo te eventy są często, ale nie takie, jakie my byśmy chcieli właśnie ze zmiankami, bo są jak z marmurami, no to marmury dostajesz. Jest zło. Na zło da się zmianki zdobyć, ale jest ciężko. Oks, no na oksie też się da zdobyć, ale ostatnio coś odpadamy na prostych pytaniach. Za długą przerwę od Metina. Prawda, Olu? Ola? Gadam z tobą. Jak gadasz ze mną, jak nie gadasz ze mną? A, ta. Dobra, nieważne. Tego nie było. To Oli chwilowo nie mamy.
w komplecie. A czekaj, bo ja mam kula. To one mi już nie są potrzebne. Tyk. Tu już mi zwykła tarcza jest potrzebna i kunik. Gdzieś tu trzeba stanąć. Palmy się. Pa, to połączałem. No i czekamy na moby. O, sam. Z takich piesków też pożytek jest, że więcej widać. Niektóre moby były takie wielkie, duże, cholerne. Nic nie było widać. Tych fajnie, fajnie wszystko widać, że co leży na ziemi i są dużo mniejsze. No i na pewno dzięki temu więcej... Większa płynność gry jest. Dobrze. Drugi sklep o 19.10. Odcinek trwa już 15 minut, a my już jesteśmy na samym końcu. Fajnie, nie? Świetnie. Cieszmy się. Nie cieszę się, zęby mnie bolą. Kurwa mać. Ale teraz tak nagle zaczęło boleć? No. Cała dolna szczęka mnie boli. Może nie cała, ale te zęby, te pierwsze. Tam pierwsze 5 zębów mnie boli. Oj. Param, param, param. Aura się skończyła. Zastanawiam, dlaczego tak mało? Chyba mam wyłączone. Nie mam. Aha, to mi nie pokazywało, ile ich bije. No kurwa mać. Chodź tutaj. Już nienawidzę tego wojownika, otchłani. Kurwie mnie. Bo się nie słuchają. Tak? Są zjebane. Ogłoszenie. A, to jakieś ogłoszenia. Kurczę, jak jest ich mało, to się ich dłużej bije. Wolałem, jak ich było dużo. Dobra, myślę, że ty sobie poradzisz, a ja zaraz wracam. Dobrze. Pam, pam, param. Pam, pam, param. Nie wiem, kto to. Gildia, w ogóle cała gildia przestała grać już. Znaczy, tej osoby to chyba nawet nie znam. Nie wiem, pewnie Daniel dodał. Wesina też już nie ma, też stwierdził, że koniec. I popatrzę na stronie, gdzie on teraz jest. No, dość długo teraz nie graliśmy z tego powodu, że taką przerwę od Metina mieliśmy, a ten Metin zaczął się powoli tak zmieniać, że najrozsądniej było właśnie przestać na chwilę na nim grać. Niech on sobie tutaj już porobi to, co chce i wrócić na spokojnie. Dobra. To teraz tak. Teraz to. Jestem. Dobrze. To nie jest taki typowy ból, taki dziwny ból. Nie umiem tego wyjaśnić. Ale chociaż mama wiedziała, o co mi chodzi. No dziwny ból, naprawdę. Tak. Nie rozumiem. No, ja też tego nie rozumiem. Nie umiem ci powiedzieć, jaki to jest ból, no. Ale ból to ból. No jak ma być inny ból? Dziwny. No to... I co, zamiast boleć to swędzi? No to...
Dobra, nieważne, nie. No bo Nie było dziwny ból. No nie było tematu, nie umiem ci tego wyjaśnić. Okej. Okay. No ja nie rozumiem też takie dziwny ból. Dla mnie ból to jest ból, no jest jeden rodzaj bólu, tylko że jest mocny i słaby. Jest taki inny, no kurde, no boli mnie, ale tak, tak inaczej. No i do niczego tego nie umiesz porównać. No bo, no nie da się tego porównać do niczego. Bo nic nie boli tak, znaczy no nic nie ma takiego bólu. Bynajmniej tego, co ja doznałam. Nic takiego bólu nie miało, żebym mogła ci wyjaśnić, jak boli. No dobrze. Z tego też lecą popioły, więc da się na tym też zarobić. Ogólnie na całym LW da się zarobić tylko z tych kryształów, jeżeli nie ma się tej misji skończonej na Feniksa, to dobrym sposobem jest kupić sobie Feniksa i to się zwróci na 100%. Chodząc na lodowy wymiar wystarczy mieć tylko jeszcze szamana, który ma ponad 100% buffa, albo równo 100%, to już też będzie dobrze. I chodzi się, nawet nie trzeba całego smoka robić, bo najlepszy zarobek jest z tych kryształów i z nerali, bo setki z niej dropią i to się sprzedaje ze smoka, co dropi, no to jedynie z rudego, co się jeszcze tak fajnie sprzedaje, to są te książki do dowodzenia, bo te czerwone są troszkę warte i... Są dużo, troszkę, no są troszkę warte z tego powodu, że ten rudy nie zawsze się pojawia, jest tam chyba 50% na to, że się pojawi. No heksa też dropią z tego, no to zawsze szansa na zmiankę jest. Ogólnie te kawałki rubinów, czyli z całego LW aż do kryształów, bo po kryształach już one nie dropią, bo po kryształach już jest nerala i smok. A na kryształach jeszcze one dropią, no to 320 sztuk, czy 350 sztuk tych kryształów, to jest jeden rubin, a jeden rubin to jest troszkę pieniędzy z tego jest. Idzie tutaj jeden wojownik, popytkuje tu do mnie. Co tutaj dalej jeszcze z takich zarobków? No i chyba nic już więcej, no ale zrobić takich kursów chociaż dwa dziennie, to da się tutaj zarobić. Naprawdę, jeżeli się już ma takie konto, gdzie ma EQ 10 mob, na LW nawet zwykłe 10 mob wystarczy mieć tylko na... Nie umarłe, tylko to chyba zwierzęta były. Tak, no, na zwierzęta 100%. Jeżeli się ma na zwierzęta 100%, no to ten cały lodowy wymiar już nie jest taki trudny. Biegniemy dalej. Mów do siebie. Mów do siebie. Jak do siebie? Już. A do mnie mówiłaś, że mów do nie, siebie? Nie, do Szymka. Wiem, że do mnie. Co tutaj jeszcze z takich zarobków? No, butelki lecą na pewno ze smoków. Chyba 10 butelek leci z jednego smoka, z drugiego nie leci. Leci ze srebrnego, czyli jest 100% na 10 butelek. Bo zawsze wyleci 10 butelek. No i butelki do lodowego Feniksa. Też są cholernie warte, bo ludzie chcą szybko bić sobie tego Feniksa. I dają naprawdę dużo. No, czyli z LW da się na takich początkujących chyba najwięcej zarobić. No, później jest oczywiście Minokingi. Z Reda już chyba niekoniecznie się tak zarabia. No, jedynie się tam chodzi po te szkaty Reda, bo one są do tych nowych broni potrzebne, tam chyba po 5 sztuk. Na pierwsze ulepszenie jakieś tam plus ileś było i chyba tam jeszcze, chyba na coś jeszcze było. Artaros też jest. Artaros. Czekaj, Artaros do czego był takie? A nie, też. Uszu Artarosa. Też na niego się opłaca chodzić, tylko że na niego, żeby pójść, trzeba mieć cztery konta, bo tam musisz mieć w grupie, musisz mieć cztery osoby w grupie. Co z tego, że będzie się biło jedną osobą? Cztery osoby w grupie muszą być, a na każdą osobę jest jeden kluczyk, czyli zawsze cztery kluczyki trzeba mieć. Później jeszcze jeden kluczyk trzeba mieć na wejście, czyli trzeba dropić 5 kluczy na jedno wejście. Co nie jest przyjemne, bo te klucze nie współpracują z graczem, przynajmniej ze mną.
Nie mogłem ich wydropić. Ała, bo ja ginę. Bo mi się buffy skończyły, a tutaj te trzech wojowników przyszło. A one troszkę klepią bez buffa. Bo ja się na nich nie skupiam. Dobrze, dziękuję. Tak, no i ale na Artarosa nie dość, że cztery osoby w grupie muszą być. No to jeszcze trzeba na marmurach to bić i mieć na... Na co jest Artaros? Na orki chyba. No. I mieć dobra. Jakieś EQ dobre, 10-50 i orki. No to wtedy w jedną osobę na marmurku da się to zrobić. Jeżeli się ma tylko na orki 10 mob, no to w dwie osoby, bodajże, nie, w dwie zrobisz to. 10-50, w zwykłym 10 mob, no i tak z co najmniej 80-90 na orki. No ale to rób takie specjalne EQ, żeby tylko pójść na tego Artarosa. Nie mówię, no na pewno się opłaca, no bo te uszy są potrzebne do tych broni, czyli ludzie to skupują, sam bym to teraz chciał, bo ten wachlarz bym sobie wklepał w końcu. Ten Voi Ninja na Afrodyty. No ale spaliło go już tyle razy, że już nie mam uszu, a też nie mam EQ 10 mob i orki, żeby chodzić na Artarosa w solo, a jakbym chodził z kimś, to bym na pewno, no na pewno, no to bym musiał się podzielić dropem, czyli bym musiał chodzić jeszcze więcej razy, co się mniej opłaca, no bo jednak wolałbym chodzić krócej, a szybko to ulepszyć, niż chodzić kilka dni, żeby ulepszyć jeden item. Na razie to się nie opłaca, już chyba bardziej się opłaca chodzić, skoro dajemy radę na ten LW, na to LW, zarobić perły i kupić sobie te uszy, niż spędzić kilka dni z kimś, uwierać się na Artarosie. Ale na pewno, gdy już wybonuje się ta trutka, te trute ostrze, i uda się to 10-50 w zbroi wbić, to spróbujemy na Minokinga pójść. Bo jeszcze nigdy nie byłem tak solo na Minokingu. Byłem z kilkoma osobami, ale ja tam nic nie robiłem, po prostu kazali bić, to biłem. I tyle. Taki. Dupa. Ej, czego otrzymałem? Ej, heksu dropią! Heksu otrzymuję z każdego tego prawie. To jest super. HP czy ten ci dać, czy wartość? HP. W ogóle mamy już 31 popiołów. Chwila, bo tutaj, żebym nie zapomniał, to i to muszę założyć. Bo to mi daje więcej HP, a tutaj HP jest troszkę ważniejsze, jest prawie 80 HP. Konik, pieczęcie. No i chodź tu. Chodź. Ogólnie te. A dobra, to ci potem powiem po nagrywaniu. Tajemnic. Państwowo. Związano z serią na YouTubie. Uuu. Wiesz, o co chodzi, Kamil? Domyślam się. No i teraz tak, żeby ona... No nie, wracaj! Jak ty to tak mogłaś mnie to zrobić? Myślałem, że się lubimy, Nerala. Jak ty to tak? Ja myślałem, że my się lubimy. Że pójdziemy razem do kąta, zabijemy się nawzajem, a ty takie rzeczy mi tu robisz. To raczej było, że ja cię zabiję, a ty mnie nie, to... Dostaję po 62k. 63. Jakbym założył tamtą tarczę, to nawet... nie, jakbym założył mosiężną, to by dostawała po 80k, bo już to testowałem. Tylko, że ginąłbym od razu. Legenda tu jest dużo lepsza. Legenda jeszcze nie ma bonów 1-5 pod moba, ani 6-7 pod moba. Ta legenda jest typowo pod PvP. Więc dużo mniej ją bije. Tutaj trzeba by było kupić jeszcze jedną legendę, ale 10 moba. Zwykłe 10 moba, już nie jest 10-50. Tylko zwykłe 10 moba, ale 1-5 dać tutaj na zwierzęta.
siłę no i nie umarłem. Wow, prawie zginąłem. Dobra, włączałem. Wiem, widziałem. Jakbym taką legendę już się tutaj zaopatrzył, to ta Nerala by dostawała tak z 70 coś k, spokojnie. Nawet do 80 by leciało. Bolą, naprawdę. Ja nie rozumiem właśnie, że zęby bolą. No dobrze, ja rozumiem, że zęby bolą, bo też mnie często bolały. Ale to nie chodzi o taki sposób, taki jak jest ból zęba. Wiesz, jaki jest ból zęba, nie? No taki pulsujący przeważnie. No, a to jest takie mrowienie, taki ból mrowiący, coś takiego. I nie umiem tego opisać, ale to jest taki dziwny ból. To nie tak jest taki normalny. Po zastrzyku znieczulający? Nie. Tak, jakby mrowi ci w zębach i to jest taki z bólem połączone. Nie umiem z tego wyobrazić. No wiem, bo to jest trudno sobie wyobrazić, ale moja mama wiedziała, o co mi chodzi. Jej, nawet bez zgonu się udało to przejść. No właśnie, pierwszy raz. Tak, pierwszy raz. Ej, ładny pas poleciał nawet. 54 ataku, diabłom, dwuręka, miecze. A czekaj, a na 9 diabłom? A ten ma 7 diabłom. A nie, dobra, mam lepszy. No ale ten zachowam. Pójdzie tam na sprzedaż czy coś. Pepek. A ty kulce lobacku. Tak, kraść. No nieładnie, nieładnie. Kraść? Proszę, kto ci dawał bufa? O jest. Właśnie. Jest ten smok? Nie, zaraz się pojawi, bo jeszcze Nerala niby itemy z niej nie zniknęły. Pamiętasz, że była aktualizacja, o właśnie, że duże itemy leżą na Nerali? No w sumie. Chodź. Trzeba screena zrobić. Wyślesz. A, no tak, na miniatureczkę. Wyłączę sobie fenka. Jak to z fenkiem? Fenkiem jest fajny. No to teraz mi to mówi. Już ten fenek zasłania mnie i ciebie. Nej, no ale dupą jak stoi. No halo, no odwróć się tak troszkę do nas. Ty tak chamsko stoisz. Uff. Może Ludy się akurat pojawi. Dobra. Dobra, niech będzie bokiem jej. O teraz, dobrze, że zrobiłem trzy, bo teraz wskoczył tam na górę i... możesz mi dać atak. No, jakieś bugi, bo tam ogólnie tekstury nie ma. Ja sobie na to wskakuję normalnie. A jak pójdziecie z tymi, z aniołami do kąta, to one wychodzą, mogą wyjść za w ogóle za mapę. Tak, i wtedy najlepiej się nie ruszać, mieć wywalone, jeżeli ma się założoną tarcze, nie powinny zabić, autopotę też trzeba mieć włączoną. I one się tam zajmą drugim kątem, a na pierwszym możecie sobie spokojnie bić smoka. No. Ja sobie już pozmieniam. Dobrze, sobie pozmieniaj, a... W ogóle 33 minuty już odcinek trwa. Ale minęło ten. Teraz i tak mam 104 buffa. No bo jak tam jest misja, żeby 12 inta więcej. Brakuje tam tylko jeszcze Afrodyty 3, albo w ogóle jakieś Ateny 3 razy int. Kurczę, to teraz bardzo dużo inta jest. Jakby mieć Afrodytę 3 razy int. Znaczy Afrodyta sama w sobie to teraz dużo daje, ta 2 razy int. No, Afrodyta 2 razy int, w sensie 2 razy, no ona sama w sobie już ma 2 razy, tylko że ona wtedy daje tyle, co Atena 3 razy. No właśnie. Taka plus 9. Dlatego nawet gdyby nam się udało tą do PvP Afrodytę zrobić, to do buffa ona jeszcze lepsza od tych by była niż 3 razy int mieć Atenę, a mieć taką Afrodytę pod PvP. A jakby taka Afrodyta jeszcze była 3 razy int, to coś mi się wydaje, że buff by się skończył na 100... A tak wygląda smoczek. No, bo teraz jeszcze nowy... Ale to nowy wygląd już chyba nagrywałem w filmie.
nowymi. A no, w sumie chyba tak. Ale brzydki jest ten smoczek teraz. No to jest pierwszy smok, no on mi się bardzo podoba akurat. A mnie nie, taki dziwny. Mi się podoba tylko Agres i dzwon. Agrest. Agrest ci się podoba, mówisz? No. Agres? No taki mówię, owoc. No. Nie wiem, nie wiem, co to jest Agrest. No nie wiem, czy nie wiesz, czy wiesz, dlatego ci mówię, żeby ci podpowiedzieć. Wiem, co to jest Agrest. Jadłam Agrest. Jest kwaśny. Jadłem Agrest. Tak, co? Jakiś dziwny no. Jadłaś. Jest kwaśny Agrest. Kurczę, ten kostium broni spada mi z łapy, gdy tylko coś przemienię w ekwipunku. Gdzie coś złapię za coś, zmienię na inny slot, to broń mi przeskakuje ten. Automatycznie. No to zmień coś na przykład. No na przykład, czekaj, podniosę... No byle co, broń. Z piątej, z czwartej karty. Przekładam na drugą, na drugi slot. Aha. No, zjebali. Nie ja. O. Przykład... Powiedziałam, że zjebali. A, usłyszałem zjebałeś. Dlatego, no, jak ja nic nie robię. No jak to? No robisz, właśnie dotykasz w ekwipunku. Zobaczcie, jaki Alvaro. Fajnie ten, fajnie te zbroje płoną tak jakby. No ta bardzo. Jest widoczna. Ta już nie tak bardzo. To chyba u ciebie tylko. Fajnie płonie. Aha, bo masz włączone... A ty się dziwisz, że masz te... Ola ma włączone... Ale ja mam 39 pingu, mi to nie ścina. Świecenie zbroi. Ja to mam wyłączone. Ja nie, fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda, ale tak żera ten... tak żera, nie wiem, czy internet, czy FPS-y, nie wiem, co jest w Metinie dokładnie. Ale tak to żera, że takie cholerne lagi są. Ale zajebiście to świeci. No na świeci. Żółto. Wiem. No ja tego nie widzę, ale wiem, że na żółto, bo się grało w Metina. Ja też tego nigdy nie wyłączałem, bo kiedyś nie było, żeby to wyłączyć. Na tym trzeba było grać. I w M1, jak kiedyś było ale bardzo... Ale zbroja mistrza fajnie świeci, ona nie świeci na jeden kolor, tylko na różne. A to się coś zmieniło, bo kiedyś świeciła tak jak lodówka, tylko na niebiesko. Nie no, to teraz na różne kolory. Się coś zmieniło. A ten, a... Kiedyś właśnie... Zrobiłam screenę, to ci potem pokażę. No, to jeżeli Ola zrobiła screenę, to gdzieś na pewno tutaj na górze wyskoczą. Tak. A kiedyś nie dało się wyłączyć tego. I się na tym biegało cały czas, na tych właśnie świecących. I kiedyś, jak dużo osób grało w M1, zwłaszcza na niebieskich, bo niebieski to był taki świat od bogów, i tam wszyscy byli. To... Ja lubiłam czerwonych. No, a kiedyś niebiescy, zawsze do niebieskich się chodziło. Ja nie wiem w sumie dlaczego, ja zawsze do żółtych chodziłem. Do niebieskich nie robiłem czerwonych. No ale dobra, kiedyś tak do niebieskich się chodziło, no i w niebieskich w M1 zawsze było najwięcej sklepów. No bo, że to taka główna miasto, niebiescy, tam zawsze inne światy jeszcze nawet te sklepy robiły. No jak każdy chodził tam po M1, to nie dość, że tam dużo ludzi było, to już przez to były lagi. To jeszcze wyobraź sobie, że każdy musiał mieć włączone to świecenie zbroi, do tego te shopy, do tego jeszcze jakieś ludzie się tam bili w tle. To ze słabymi komputerami ludziom blue screena wywalało. Ja na starym komputerze nie mogłem dłużej wytrzymać niż 5, może mniej niż 5 minut, bo od razu zaczęło mi tak ciąć, że zaraz mi Metina wywalało. Ja sklepu tam nie mogłem robić. A ja... No wtedy nie miałem już takiego bardzo słabego komputera. Nie no, miałem trochę. W porównaniu do tego to worek ziemniaków był. Dobra, no chodź, idziemy już, bo już nie no, przyjdzie. No właśnie tak miałem mówić, że się rozgadaliśmy, ale jego i tak nie ma. Czekaj, ja się tu mam nie odpalać i dla tych, co nie wiedzą, to co wytrwali do 39 minuty, jak zbagować smoka. Bardzo proste, bierzecie go na siebie, Olu troszkę do tyłu, bierzecie go na siebie, czekacie aż się zatrzyma, troszkę odchodzicie, żeby on troszkę za wami przyszedł i czekacie aż respi anioły. Dlaczego ten anioł stoi tam, a nie idzie do mnie? O, już idzie.
No, ale teraz to nie fajnie, że przyszedłeś, bo ja to potem włączę. Czekacie na trzy anioły. Nie możecie ich zabić. Tych aniołów nie możecie zabić. Czekacie na nich. Czekacie. Czekacie. Teraz instrukcje dla ułomnych. Teraz wyłączam autopotę. Czekam, aż one mnie zabiją. I drugie konto, w tym przypadku Ola, zabiera sobie je gdzieś albo tam do rogu, albo tam do rogu. Ej, ale ten anioł nie chce do mnie przyjść, halo? U mnie wszystkie są obok ciebie. U mnie nie, do mnie dopiero szedł. No Ola, no dawaj, bo smog zaraz do ciebie idzie. Idę. Idę i się wstałeś za wcześnie. No bo smog zaczął do ciebie iść, no co miałem zrobić? Nie szedł do mnie, stał przy twoich zwłokach. Ale jakby już zaczął do ciebie iść, to już by do mnie nie wrócił. Dobra. No i dobra, teraz się odpalamy, włączamy sepotki i próbujemy go bagić. Bagowanie smoka. On musi być na ziemi. On nie może skakać jak kangur. No kurde! Nie może skakać jak kangur. Skacze jak kangur. Podbiegamy... Chyba go nie bije. Nie. Podbiegamy do jakiejś z jego łap i zaczynamy bić. Nie za każdym razem się udaje. Tym razem się udało. Po ile go bije? Po... nie widzę. 34 chyba. 33. No, 34, 33. A nie, dobrze, mam założone wszystko. Jego tam nie trzeba dużo bić, bo... Pamiętasz ile... Mi rykłeś do ucha. Nie, normalnie, mówię chyba. Nie, no teraz mi rykłeś. Nie! Trzeba. No jego nie trzeba tak bardzo cholernie dużo bić. No, zwłaszcza, że ten srebrny nie jest jakimś tam super smokiem, bo ten rudy jest tankowatym smokiem. Jego się bije nawet chyba więcej od srebrnego, ale on ma dużo więcej życia. Nie. Kłamie. Rudego się bije nawet mniej niż srebrnego, czyli jeżeli ja teraz srebrnego biję po ile go biję? 34, 35, 33k. Tam nawet kryty za 60 siadają. No jakbym miał buffa, to bym bił go cały czas po 60, ale no niestety Ola jest tam. Jakby tu podeszła, to by mi przyciągnęła anioły, a jakby przyszły tu anioły, to bym już nie zabił tego smoka, bo anioły by mnie wybijały od smoka. Albo wbijały pod smoka, a pod smokiem, nieważne ile masz życia, i tak zdechniesz od razu. Więc rudego bym w tym przypadku wbił tak po 20 tysięcy, tam 20 z hakiem. Więc tak. Nie fajnie. Kamil? Słucham. Mam 1000 pingu. No już końcówka smoczka. Żeby ci nie wywaliło. Dobrze. Nie, no nie wywali mnie, ale mam 1000 pingu. I mi cię ścina co sekundę, więc... To dziwne, bo mi ciebie nie ścina. A mi ciebie ścina co sekundę, no. Znaczy no ja teraz już nie wiem, bo mi spada piękno, ale... Mówię ogólnie, że wtedy co mówię to... Kończę Grecha 1M1 Shinso. Tak jak teraz. Nie wiem, no ja mam 58 pingu. Już go prawie nie ma. Spokojnie. Już go prawie nie ma. 42 minuty. No to 42 minuty mniej więcej zajmuje cały lodowy wymiar. Ja nie będę robił cięć, bo nie miałbym tu na czym. No mógłbym wam pokazać, o, na tym piętrze znajduje się to i je przychodzi do następnego piętra. Mógłbym to zrobić, ale po co? Tak sobie chociaż porozmawiałem i też jest fajnie. Czyli takie 40 minut, tak mniej więcej, bo jeżeli ktoś ma lepsze EQ, na pewno to będzie szybciej robił. Jeżeli ktoś gorsze, no dłużej. Ola? Kami? Nie mogę, nagrywam! Dobra, już nie żyje. W sensie smok nie żyje. Ja wychodzę jak tam. No mówię, że już smok nie żyje, już nie jest coś potrzebna na tym LW. Więc spokojnie. Możesz wychodzić. No więc tak, co dropnęło? Co dropnęło? Dropnęła lodóweczka niepotrzebna. W sensie no sprzedam albo oddam komuś.
jakimś małym levelką. Dropnęły pieczątki, owoc życia, nie wiem po ile to teraz chodzi. Dropnęły, z tego chyba kości dropiły, tak? Kości na pewno dropnęły i dropnęło 10 butelek, więc też zarobek jest taki, powiedzmy, że jest. Tutaj cały drop. Ktoś... To ja się mutuję, bo ja nie mogę tego słuchać, jak mi cały czas ścina. Dobrze. To się zmutuj. Dobrze, że Ola teraz ma... No źle, że ma w ogóle problemy z internetem, ale lepiej teraz, niż jak byliśmy w środku tego lodowego wymiaru, bo jakby ją stąd wywaliło, to bym miał kiepsko. Ile tu z punktów rangi? No dobra, użyjmy to. Tak, nie będę miał... Nie, brakuje jeszcze sporo, ale powoli, bo ten mistrz mi się nie podoba. On jest żółty i Nick jest żółty i on się tak zlewa, że chyba bym wolał tamten ładny zielony lepszy. No to akurat ja się już żegnam. Jeżeli się podobało, zostawiacie łapeczkę, komentarz, subskrypcję i nie zapomnijcie o tym dzwoneczku na dole. Tu, tak, tam na dole. Już mnie zaczęło tepać. Była ze mną Ola. No hej. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.